Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku spotkań z cyklu Ciekawi Ludzie. Dzisiaj ze mną na hali sportowej w Kątach Wrocławskich przy ulicy Brzozowej legenda piłki ręcznej, pan Jerzy Dyrkacz. Mam przyjemność przeprowadzić ten wywiad i sama się dowiedzieć i Państwu również to przekazać wielu ciekawych rzeczy i przede wszystkim historię tak zasłużonego trenera. Panie Jerzy, 45 lat pracy trenerskiej. Jak to się zaczęło i jak to jest, że rzeczywiście te 45 lat to jest dalej satysfakcja, frajda i aktywność przede wszystkim do tego czasu? Faktycznie 45 lat i to w jednym... Przede wszystkim w jednym klubie AZS AWF Wrocław. Natomiast również 38 lat było w AZS-ie, a również 7 lat w Kobierze. Myślę, że tu jest i tak taka pigułka, bo w tych 45 latach myślę, że tych osiągnięć było mnóstwo i można by spokojnie o tym film nakręcić. Jestem tego pewna. Bo wiem, że osiągnięcia na arenie narodowej, europejskiej, światowej, że to były turnieje, puchary, zasłużeni zawodnicy spod pana opieki i pracy zawodowej. Jakie to były turnieje? Gdzie jeździliście? Co osiągaliście? No mogę najpierw na samym wstępie powiedzieć, że czułem się trenerem spełnionym. Z moimi dziewczętami wygrałem Europejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Wiesbaden w Rafenie w 1974. 8 razy zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, 8 razy Wicemistrzostwo Polski, 3 razy byliśmy brązowi. Wygraliśmy 76 turniejów, w tym też międzynarodowe. 56 wychowanek wystąpiło w meczach ekstraklasy, 41 było objętych szkoleniem centralnym. Pracowałem z naprawdę wspaniałymi dziewczętami, Bożena Karkut i Halina Moroz-Rac. Znalazły się na 90-lecie ZPRP w siódemce plebiscytu. Danuta Załęska natomiast była bramkarką w najlepszej drużynie świata Hypo Banku Wiedeń. Szczególnie jestem dumny, że rozpoczynała u mnie przygodę z piłką ręczną Bożena Karkut. Bożena Karkut, która osiągnęła najbardziej spektakularne wyniki które się zapisały w historii polskich wyników, z tego co czytałam. W historii kobiecej polskiej piłki ręcznej. I dwukrotnie zdobyła Puchar Europy w drużynie Hypo Banku, wybrana do najlepszej siódemki mistrzostw świata, jednocześnie król tych mistrzostw świata, król strzelców w Seulu. Aktualnie kontynuuje... Też chyba jako trener. No właśnie, jako trenerka. No właśnie. Kontroluje. Ale myślę, że mając takiego mentora, nie mogło się skończyć inaczej. Przeszła z panem wszystkie możliwe sukcesy. No i trzeba było pewnie tę pracę uwieńczyć właśnie w taki, a nie inny sposób. To cudowne, że też mamy spod pana jakby ręki trenerów, którzy powielają sukcesy. I a propos tych sukcesów, bo wiem, że no, ma pan też zasłużone miejsca jako trener. Bukareszt, rok 1977. Co to było i w jakiej roli pan tam pojechał? No, miałem przyjemność zostać drugim trenerem reprezentacji Polski na pierwszych młodzieżowych mistrzostwach świata w Bukareszcie i zajęliśmy tam piąte miejsce. Piąte miejsce, które do dzisiaj jest drugim wynikiem w historii młodzieżowej
piłki ręcznej kobiet. Panie Jerzy, 24 lata pracy też jako trener, koordynator i szkolił Pan bramkarki. Wiem, że tutaj też osiągnięcia i teraz też praca z dziećmi i szkolenie nowej kadry bramkarskiej? Tak, oczywiście. No, ja sam byłem bramkarzem i z przyjemnością podjąłem tu zabawę, nazwijmy to, może na razie, z najbardziej zdolnymi dziećmi w kątach. To znaczy dziewczynka Angela Paliga, bardzo zdolna dziewczyna tu jest, oraz chłopak Mateusz Rajkowski, no, którzy naprawdę aż się chce pracować, bo posiadają również rzecz bardzo istotną, talent. No i właśnie mam nadzieję, że będą podporą tutaj reprezentacji drużyn kąteckich. Czyli to jest taka praca o szlifowanie takich diamencików, które Pan wyłowił, znalazł i jednocześnie niesamowita satysfakcja, widząc jak oni się w tym rozwijają. Dokładnie, dokładnie i sądzę, że naprawdę o nich dużo usłyszymy. Czyli przyszłość przed nimi. Tak. To chciałabym a propos tej satysfakcji troszkę tutaj przejść też w inne przestrzenie, bo rozumiem, że praca trenera, szkolenia, bycie cały czas w tym sporcie, to jest Pana ogromna pasja. Całe życie. Czy ma Pan jakieś inne pasje? Czy oddaje się Pan czemuś innemu? No mam, bo zawsze towarzyszyło mi zainteresowanie turystyką. No przeszedłem, tak nieskromnie mogę się chwalić, przeszedłem całe góry od Zgorzelca aż po Uszczyki. No, natomiast inną pasją jest muzyka. Sam kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej na skrzypce, no ale chyba tak wyjątkowo progresja moich umiejętności nie szła tak, jakby chcieli dziadek czy rodzice. No i te zainteresowania pozostały na płytach, to znaczy bardzo dużo mam płyt, słucham muzyki, no to jest taka moja kolejna pasja, poza piłką ręczną. Czyli ta muzyka to taki trochę czas na relaks, góry to takie trochę ciągle pozostanie w aktywności fizycznej i sportowej. Czy ta pasja turystyczna wzięła się trochę z tego, że z drużynami wiele Pan podróżował? Przypuszczam, zobaczył Pan wiele też ciekawych miejsc i można się w taki sposób zarazić podróżowaniem, wyjazdami, właśnie podróżując z drużynami i zwiedzając świat? No tak, no całe życie na walizkach. Natomiast jeżeli miałbym jeszcze coś o tej turystyce dodać, to wykorzystywałem ją w treningach. Mianowicie w okresie przygotowawczym zaczynaliśmy zawsze obozem z pływem. Dziewczęta ze mną przepłynęły najpiękniejsze rzeki spływowe polskie. Oraz miałem również drugi etap, czyli przechodziliśmy w góry, drugi etap obozów sportowych. Przechodziliśmy w góry, no i tam były wypady po wszystkich wzniesieniach. Najczęściej to były Sudety tutaj. No i na końcu schodziliśmy na dół, ćwiczyliśmy na asfalcie. Natomiast no, wyniki przekraczały nasze oczekiwania. To ja bym chciała jeszcze zapytać o to, czy jest jakieś miejsce na świecie, do którego jeszcze się Pan wybiera, bądź bardzo chciałby się wybrać?
Szczerze powiem, nie, jakoś nie bardzo mnie kręci wyjeżdżanie po świecie, kiedy my w Polsce mamy tak fantastyczne miejsca, takie osobliwości, że zabrakłoby życia, żeby to obejrzeć. Czyli lokalnie, bo tak. Polska jest piękna. Panie Jerzy, wiem, że był tam gdzieś taki moment, w którym myślał Pan o przejściu na emeryturę, ale ta emerytura również okazała się aktywna. Padła pewna propozycja. Co to była za propozycja i gdzie Pan funkcjonował na tej emeryturze? Ja w ogóle po 45 latach nie sądziłem, że będę jeszcze będę miał jakieś niespodziewane i osobliwe dla mnie wyzwanie sportowe. No i okazało się, że tutaj odezwały się kąty. Pan niesłychany pasjonat piłki ręcznej, pan Paweł Pilski, po prostu zaproponował mi pracę, tym razem z mężczyznami. I może w domu trochę się śmiali, że zmieniłem orientację. Że jednak całe życie z kobietami, ale czy to też było wyzwanie? Tak. Że jednak drużyna męska to jest zupełnie co innego i zupełnie inna specyfika pracy? Całkowicie co innego, szczególnie pod względem psychologicznym. No właśnie, czyli ta psychologia sportowa też tu jest bardzo ważna. To ja tak poproszę trochę więcej tej historii kąteckiej. Jak ta praca tutaj w kątach wyglądała, wygląda? Jakie to są drużyny? Jakie macie osiągnięcia? Bo wiem, że spore. No znów będę musiał się podeprzeć trochę. Bardzo proszę. Karteczką. Przede wszystkim podobał mi się klimat, jaki tu stworzył pan Paweł. Po prostu wśród młodzieży prowadził zajęcia. Było to dość oryginalne, ponieważ ćwiczyły dziewczęta razem z chłopcami. W ten sposób żeśmy w ten sposób uzyskiwał jakąś pozytywną energię, a jednocześnie miało to jakąś funkcję wychowawczą. Ale a propos tej atmosfery rodzinnej, a propos tego, że można rodzinnie skończyć i wiem, że już Pan się śmieje, wiedząc, do czego chcę nawiązać. Natomiast no wiem, że to życie sportowe skończyło się taką pamiątką osobliwą na całe życie. Co to za pamiątka? No wiadomo, że rozmawialiśmy, że taką osobliwą pamiątką jest żona. Żona, która była no, moją juniorką, była z... Czyli grała. Grała w ekstraklasie, była bramkarką w ekstraklasie, a więc na wysokim poziomie, chociaż jest niska, sądząc po mnie. Ale miała mecze, mamy nagrane filmy z tych meczy, a więc no, jest to obecnie, to jest mój najbardziej taki... Czy to największy skarb tego sportowego życia? No, na pewno z jednej strony tak, a z drugiej strony największy krytyk mecz. Jak się mecz skończy, to mam profesjonalną krytykę ze strony żony. Ale zawsze konstruktywną. Ja nawet wiele razy skorzystałem z jej uwag. Także pomagam. Czyli macie cudowne wspomnienia, wieloletnie, których nawet żeście się pewnie nie spodziewali, że ta historia tak się skończy, że będziecie mieli wspólnie co wspominać z czasów, które jeszcze nie były dla Was łączące jakkolwiek, tak? Dokładnie. No jeszcze mam dwójkę dzieci.
Jak Wam się teraz razem wraca do tych czasów aktywności sportowej? Jak to wspominacie z dzisiejszej perspektywy? Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że nigdzie nie było tak fajnej atmosfery jak tutaj. Bo byłem w trzech miejscach, we Wrocławiu, w Kobierzycach i tutaj naprawdę aż się chce pracować. Ludzie się wspomagają, no, jest to naprawdę nie do zastąpienia sprawa. Czyli cudownie, że mamy takie tutaj wartości, że mamy taki przykład, że ta hala na Brzozowej tutaj żyje tym sportem, żyje tą piłką ręczną. Czy rodzice też się w to włączają? Czy jakby rodziców, wychowanków też włączamy w tą atmosferę? Czy to jest bardziej atmosfera trenerska? Czy rzeczywiście to się udało w całości tutaj zbudować? Rodzice się włączają, bo przywożą dzieci na treningi, Czy są wiernymi kibicami? Na meczach to naprawdę dzieciaki siedzą ze swoimi rodzicami i kibicują. Także. Powiem Panu, że jak się tak słucha o tym i o tej atmosferze i o tym duchu sportu, to aż czuć. To jest, ta atmosfera jest tutaj z nami i aż by się chciało wrócić do tej aktywności i żeby to rzeczywiście podtrzymywać i żeby to trwało z nami jak najdłużej. Ja też sobie zerkam w ściągę. Trzecia liga w 2014-15? Może tak. Propozycje realizacji powstania drużyny to miałem w roku 2013 na przełomie. I w trzeciej lidze wystartowaliśmy, i ten pierwszy rok to był taki na próbę, trenowaliśmy na próbę. Natomiast w roku 2014-15 wystartowaliśmy w trzeciej lidze. I w tym roku zajęliśmy siódme miejsce. W następnym roku było czwarte miejsce w trzeciej lidze. I w roku 2016-17 zajęliśmy pierwsze miejsce i awansowaliśmy do drugiej ligi. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że aż czuć tutaj tą intensywność pracy, organizację i zaangażowanie wszystkich, bo mam wrażenie, że to tak szybko jakby te awanse dopingowały pewnie Was i dość szybko chyba ta druga liga i pierwsze miejsce, więc to są takie osiągnięcia znowu stawiające na pudle. Ile tych emocji było, ile żeśmy przeżyli takich fajnych wrażeń, że w końcu jest ta druga liga. A wtedy ja już wiedziałem, że musimy odmłodzić przede wszystkim kadrę trenerską, ponieważ ja już byłem za wolny, można powiedzieć, i padła propozycja, żeby to naszą drużynę męską poprowadziła Alicja Łukasik. Alicja Łukasik, która była moją ostatnią wychowanką, kiedy prowadziłem zespół AZS-u AWF. I udało nam się namówić, ale żeby po prostu przejęła tą drużynę. Bardzo doświadczona, mająca dodatkowe obycie, będąc trenerką
polskiej reprezentacji kobiecej w piłce ręcznej plażowej, którą prowadzi do dzisiaj zresztą. Oczywiście Pawła działaniom Pawła Pilskiego doprowadziliśmy do wybudowania pięknego obiektu, a młodzież się tak zainteresowała piłką ręczną plażową, że już po roku mieliśmy mistrza Polski juniorów. To prawda. I juniorek, najpierw i juniorów. I Kąty były organizatorami tych mistrzostw. Tak jest. To była duża sprawa, bo dzieci ciągle pytają o, czy już można wejść na treningi piłki plażowej, a więc mieliśmy, no wygraliśmy dodatkowo to zainteresowanie młodzieży piłką ręczną plażową. Dużo tego wszystkiego i przypuszczam, Do drugiej ligi doszliśmy. Dobra, to w takim razie kontynuujmy tę historię, co w tej drugiej lidze, co dalej. W 2017 roku, na 18, czyli w pierwszym roku startu w 9 miejsce. W 2018 na 19, 4 miejsce. I w następnym roku kolejny awans. Drugie miejsce i awans do pierwszej ligi, czyli na zaplecze Ekstraklas. No to już naprawdę no, to jest spektakularne osiągnięcie naszego zespołu. No to jest naprawdę, że tak powiem, wielka sprawa, bo to są takie osiągnięcia już, którymi naprawdę można się pochwalić i które naprawdę chyba zapadają w pamięci też tej całej historii trenerskiej. I to jest, czy to jest właśnie to spełnienie, czy to jest właśnie to, co pomaga Panu myśleć, że tak, jestem trenerem spełnionym, ale czy to spełnienie już jest takie pełne, czy jeszcze tam zostaje ten duch taki, w którym jeszcze by Pan chciał śrubkę podkręcić? No, to przede wszystkim chyba chłopcy, ich ambicja. Myśmy myśleli, że, no, że teraz już się zachłysną tym wynikiem, a ich ambicja sięga dalej. Walczą jak lwy. Chcą pokazać, że nasza praca nie idzie na marne. Zwłaszcza jeden z ostatnich meczów ze Śląskiem Wrocław, gdzie w końcu się okazało, kto jest najlepszy we Wrocławiu. Także ten wygrany mecz ze Śląskiem dodał dodatkowej energii chłopakom. Czyli to prawda, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oczywiście. To dobrze, że są takie bodźce, które mobilizują do dalszej pracy i rozwoju. Ja bym chciała nawiązać jeszcze do naszego stołu tutaj, bo no nie ma takiej pracy bez odznaczeń, nie ma takiej pracy bez pucharów, bez trofeów, które zostały zdobyte. Tych odznaczeń sportowych, domyślam się, jest mnóstwo. Dwie szafki, jedną żona, były trzy, jedną żona musi zrezygnować, bo nie mam gdzie rzeczy wkładać. Czyli takie trochę małe domowe muzeum nazbierało się. Natomiast wiem i teraz ja się wspomogę tutaj moją podpowiedzią, są inne odznaczenia też. Budowniczy Wrocławia. Tak, to było pierwsze oznaczenie. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Tak, w Warszawie. Pan minister wręcza. Z czym to odznaczenie jest związane? Muszę być nieskromny. Był rok, moim zdaniem to było to, był rok 1974.
gdzie praktycznie zdobyłem 4 mistrzostwa. Wygraliśmy te igrzyska, o których mówiliśmy. Byliśmy halowym mistrzem Polski juniorek i mistrzem polskim no, na powietrzu. Wygrałem igrzyska, jest szkolne igrzyska. Również wygrałem halowe szkolne igrzyska. To były cztery tytuły. W ciągu jednego roku. Tak, no i jeszcze te igrzyska młodzieży szkolnej, bo tamte były w relacji krajowej. Natomiast jeszcze te igrzyska młodzieży szkolnej w Wiesbaden, nie? To było 5 tytułów, po których wsiadłem w pociąg i pojechałem w karkonosze swoje ulubione, bo trudno było już to wszystko wytrzymać. Czyli tylko tam można było się zrelaksować i cieszyć się tym, co zostało zdobyte i wypracowane. Tak, i właśnie. Czy to są takie przestrzenie, które dają panu ten taki oddech, ale jednocześnie energię, ładują energetycznie? To znaczy, wtedy to nie było czasu oddychać, bo rozgrywki halowe i rozgrywki na powietrzu. Także, no, ale jak szło, no to trzeba to wykorzystać. Złoty Krzyż Zasług, złota odznaka AZS, złota i diamentowa odznaka ZPRP, medale stulecia ZPRP, trener dekady. No tak, no to właśnie między innymi są te, o tu są złote, to tylko te przykładowe, złote, znaczy mistrzostwa Polski. Ja oczywiście sięgnę po to, co największe no i to, co mi się tu rzuca, to jest 100 lat piłki ręcznej w Polsce. Wydano książkę. W Związku Piłki Ręcznej. No, gdzie tam się znalazła podobizna? To tak bardzo skromnie, więc ja jeszcze raz. Wielka księga 100 lat polskiej piłki ręcznej. No i oczywiście wpis do tej księgi. I tu właśnie ten medal. Ja jeszcze bym sięgnęła po ten trener sportowy dekady, bo no to jest takie odznaczenie lata 2010-2020. Ja może pokażę. Tutaj są przykładowe medale za Mistrzostwa Polski. Ja bardzo dziękuję, że zechciał się Pan podzielić z nami chociaż cząstką tej historii. Przypuszczam, że tutaj wiele, wiele godzin jeszcze moglibyśmy wspominać, rozmawiać, wymieniać i pewnie zrobić dobrych parę odcinków z tego wszystkiego. Bardzo mi było. Czy można było jeszcze jedną jasne, sekwencję? Oczywiście. Ja chciałbym tutaj dodać, że odmłodziliśmy też kadrę. Tą, która obsługuje naszą pracę. No i tutaj trenerem od chłopców został Michał Jeruszka. Natomiast dziewczęta prowadzą Paweł Pilski, Maciej Batura. Teraz odmłodziliśmy również działaczy. Kierownikiem został pełen energii Grzegorz Malawski oraz Damian Sieracki. Hitem wśród działaczy została pani prezes Anna Moczkodan. Natomiast obsługę uzupełniającą stanowią fizjoterapeuta Mariusz Hubal, trener przygotowania motorycznego Michał Daszczenko. Oprawa zawodów przysporzyła
oprawa pana Pilskiego, przysporzyła nam wielu sympatyków i pełną halę kibiców. Stworzyliśmy taką rodzinną atmosferę. Przy jej tworzeniu mieliśmy ogromną pomoc Aleksandry Perek, Jacka Kwiatkowskiego, Agnieszki Pai. Cały sztab. Koniecznie właśnie chciałem to wymienić, bo oni naprawdę tworzą atmosferę. Chciałam powiedzieć, że zawsze na sukces oczywiście podstawą są zawodnicy, trener, ale na ten sukces pracuje cały sztab ludzi. Tą oprawę tych wydarzeń sportowych obsługują wiele ludzi stoi za tym sukcesem, bo tak jak pan tu wymienił, fizjoterapeuta, trenerzy od koordynacji i cały sztab ludzi odpowiedzialnych za technikę, za przygotowanie, za to, żeby to wszystko się powiodło. Cudownie, że udało się zbudować taki zespół, który no, jest bardzo silnym i mocnym fundamentem w kątach. Spokojnie można powiedzieć, że kąty mogą się chlubić tym, że ta piłka ręczna tutaj wygląda tak, a nie inaczej. Najlepszy przykład, że jak się rozmawia z chłopakami z innych drużyn, czyli wchodzimy w ten okres transferowy, to mówią, że chcą tu trenować, ponieważ fama niesie, że mamy fajną atmosferę, fajnych chłopaków. Także przepraszam, że się wciąłem. Bardzo proszę, bo ja zadając pytanie czekam też właśnie na te smaczki od pana, także proszę uzupełniać, jasne. Cieszymy się w takim razie, że mamy na pokładzie takich trenerów, że mamy na pokładzie takie osobistości, że mamy na pokładzie osoby, które no, żyją tym sportem. To jest ich pasja, bo myślę, że bez tego, czy sport można potraktować tylko jak taką pracę zawodową? Bez serducha i bez pasji nie byłoby dokładnie, tej atmosfery. Dokładnie. No właśnie. Także bardzo się cieszę, że to płynie prosto z serc. I że mamy to szczęście, że to się dzieje tutaj u nas w Kątach, w Gokisie i że hala na Brzozowej dudni i tętni sportowym życiem. Jeszcze będzie dudnić. I jeszcze będzie dudnić i jeszcze będzie o niej głośno. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mi jest niezmiernie miło, że ja również osobiście mogłam poznać i pana, i tę historię, że możemy się nią podzielić. No i drodzy państwo, takie historie, bądźcie z nami. Będziemy wynajdowywać dla państwa takie osobistości, z którymi będziemy mogli przedstawiać ciekawostki. I myślę, że warto dzielić się tym, że są wśród nas osoby tak zasłużone, z takimi osiągnięciami, z takim wielkim sercem i z taką pasją. Dziękuję bardzo za spotkanie. No, dziękuję. Bardzo chociaż mi miło. Przyznam, że zawsze jestem zażenowany, że tym, że po prostu wygląda tak, jakby się bym się chwalił. Absolutnie jest to zasłużone i trzeba opowiadać o takich rzeczach, trzeba się nimi chwalić, żeby wzbudzać właśnie w tych młodszych pokoleniach i przekazywać tą pałeczkę, przekazywać im to, że właśnie ta satysfakcja tkwi w tej pracy i że to jest sedno tak naprawdę.